Ja dzisiaj wystąpię z flagą, bo ona ma bardzo duże znaczenie. Do tego, co powiem teraz, to będzie świadectwo uwolnienia dzisiejszego. Kiedy Agatka powiedziała, weźcie te flagi tutaj, wyjdźcie na środek, miałam taką myśl, weź czerwoną flagę. Zaczęłam tańczyć z tą flagą i śpiewać sobie Święta Krew Jezusa. I nagle poczułam, bo ona zmywała każdy grzech, nagle poczułam drżenie. Potem zrobiło mi się bardzo niedobrze, no i aż do wymiotów. I zobaczyłam pewną rzecz. Duchy kłótliwe, bunt, brak poddania. Ostatnio w moim domu właśnie dużo występowało takich rzeczy i... Znaczy, no chcę powiedzieć, że ciągle wydawało mi się, że to wszyscy są winni. Przemek, Wojtek, ale nie ja. Bo ja jestem taka święta i wiem wszystko. Przemek jedno słowo, ja 10. I nagle moje dziecko powiedziało wczoraj coś takiego, wiecie co, patologię. Czemu wy do kościoła chodzicie? Bo zrobiło mi się tak przykro. Naprawdę, tak mi się zrobiło przykro. I tak naprawdę nie zbudowałam z tego wczoraj. Dzisiaj wiem, zostałam uwolniona. Naprawdę zostałam uwolniona. I wtedy, kiedy Agatka powiedziała, czemu szepczesz? Krzycz głośno, ja naprawdę z wielką świadomością powiedziałam, zostałam uwolniona. Twoja święta krew uwolniła mnie dzisiaj. I chcę z tego miejsca w ogóle przeprosić Przemka i przeprosić moje dziecko, Wojtka, że za świadectwo, właściwie za brak świadectwa życia. I w ogóle powiedzieć wam, że jeżeli rozpoznajecie coś takiego w sobie, tak jak ja dziś rozpoznałam, wytoczcie temu walkę. Naprawdę, wytoczcie temu wojnę. Bo jesteście święci, łagodni, tacy jak Jezus. I ja dzisiaj z tego miejsca mówię, zamykam diabłu gębę na ten temat. Mówię, jestem łagodna, poddana, święta. Dziękuję ci. Amen. Amen.